wszyscy już wiedzą, że na list z Warszawy czekam. Myślałam, że to reżyser po mnie, a to znów był mleczarz. Zawsze i wszędzie jestem gotowa, kariera przecież nie zaczeka. Niech ktoś spróbuje powiedzieć, że Kryśka nie będzie wielka. W końcu wstałam, dlaczego nikt nie dzwoni, skoro ja tu czekam? Czy nie widzą, że nawet w szlafroku i wałkach jestem piękna? Nie łudzę się, moje życie było dla mnie takie podłe, ale twardo stoję na środku, w końcu ktoś się o mnie potknie. Mogę pracować jako manekin, na wystawę każdy patrzy. Pokażę im, gdzie ich miejsce, pomogą koledzy z branży. Bartusiu, upokój jeszcze ciasto. Dobrze, tylko talerzyki porozkładamy najpierw. Dzień dobry. Cześć, Krysia, daj, pomogę ci. Dzięki, strasznie to ciężkie. Chodź, kochanie, nakryłam do stołu. Napracowałaś się. A w zamian zrobię ci przepyszną szarlotkę. A gdzie Karol? Myślałam, że jesteście razem. Łąki, lasy, pola. Taka moja dola. Co ty, Kryśka, piosenkę układasz? Jak to co? Nic się nie zmieniło. Nic. Chyba się przepracowałaś. No ale gdzie jest ten Karol? Pójdę go poszukać. Zostań, ja pójdę. Dobra, to ja ciasto pokroję. Dziękuję ci, Martusiu. Każda para rąk przyda się do pracy. No to zabierajmy się do roboty. O, jesteś. Śniadanie. Cześć, mała. Już mi poprawiłaś humor. Czym śniadaniem? Swoją obecnością. Daj buziaka. Ej, co to było? Wiesz, że cię uwielbiam. To może jeszcze jeden? No chyba przesadzasz. Przyjaciele tak nie robią. Sami nie wiem, jak mam się zachować. Lubimy się. Moglibyśmy być razem. Karol, jesteś moim przyjacielem. Nie psuj tego. Okej. To ostatni buziak i lecimy na śniadanie. A! Już tutaj dla ciebie. Moja ulubiona. Takiego właśnie cię uwielbiam. Ej, a co tu się dzieje? Ala! Ha, ha! 3 kilogramy w ciągu tygodnia. Sukces! Już niebawem będą o mnie pisali. Znów będę na pierwszych stronach. Królowa polskiego show biznesu. Wielka diwa! Ala! Jestem. Przyniosłam śniadanie, bo służąca zachorowała. No tak. Tylko znowu nie zapukałaś. No po prostu wyjdź i zapukaj. No Boże. Proszę. Przyniosłam śniadanie, bo służąca zachorowała. No tak, tylko czy to jest light? No tak. Ala, widać, że schudłam? Ależ tak, pani Di. Ma pani wspaniałą figurę. No tak, tylko ten niewdzięcznik tego nie zauważa. Przecież jesteś szczupła, nie musisz się odchudzać. Całe życie mi to powtarzasz, tylko że ja już nie wiem, kiedy to jest kłamstwo, a kiedy prawda. Ala, stań na wadze. No nie! Przy tej wreszcie, dziewczyno! Nikt nie może ważyć mniej niż ja! Idź po herbatę. Dobrze, pani Di. Zieloną? Tak, pani Di.
Źle traktujesz tę biedną Alicję. Dziewczyna biega na zawołanie, a ty zachowujesz się jak rozkapryszona gwiazda. Nie przypominam sobie, żebym pytała cię o zdanie. Dobra, ja wychodzę. Sami ignoraci wokół mnie. Ignoranci. Marlen, ty już nawet chodzisz jak pani prezes. To może poratujesz biednego Sepka jakimś grosikiem. Ty już przestań pić, ćpać i zajmij się szukaniem roboty. Daleko tak nie zajedziesz, a już chudy się jak przedział. No, ktoś tu chyba wstał lewą nogą. Widzę, że szefowa ma humorki. A ja mam tu coś na poprawę nastroju. Nie mówiłaś, że jesteście razem. O co ci chodzi? No nie udawaj, przecież was widziałam. Masz na myśli Buziaka? Zwykłe przyjacielskie żarty. Ta, ja tak nie żartuję. Widzę, że chcesz mieć Karola tylko dla siebie. Najpierw go olewasz, a potem prowokujesz. Słucham? Tylko go nie skrzywdź. Masz takie zmienne nastroje. Nikt za tobą nie nadąża. O, już nakryte do stołu. Jak to dobrze jest mieć wokół siebie kobiety. Co ugryzło? Takie tam babskie sprawy. No tak, jestem tylko facetem. Co ja tam wiem? Będziesz śniadła? Dobrze. Halo, pani Katarzyno, tu Cezary. Chciałam panią zaprosić na przesłuchanie do napoju orzeźwiającego. Tak? Casting odbędzie się jutro i proszę koniecznie ze sobą wziąć strój kąpielowy i bieliznę. I proszę do mnie więcej nie dzwonić. No tak, a ty jak zwykle na telefonie. Od pół godziny nie mogę się do ciebie dodzwonić. Zadzwoń lepiej do Artura, żeby załatwił mi tę rolę. Do reklamy tego orzeźwiającego napoju. Kochani, ale oni potrzebują młodej, w sensie jakiejś nieogranej twarzy. Śmiesz twierdzić, że jestem stara i gruba? I może nie nadaję się do reklamy zwykłego napoju? Oj, kochanie, wiesz, że nie to miałem na myśli. No co ty, uważna jesteś. No... Już ja wiem, co ty miałeś na myśli. Dzwoń. Dzwonię. Artur? No cześć. Oj, Sebek, ty się kiedyś przekręcisz. Ja ci tu mówię. Kulturalnie byś sobie coś powąchał ładnego, a nie jakieś świństwo bierzesz. A poza tym trzeba się wziąć do roboty. Puszki same się nie nazbierają. Trzeba by kolację przygotować. Jakieś bułki byś załatwił, coś do chleba. Dobra, już dobra. Pani każe sługa musi. Ale sama też mogłabyś mi pomóc, a nie tak siedzisz całymi dniami i marzysz. No, marzeniami nie da się żyć. Life is brutal, Marlene. Znaj moje dobre serce. Dla ciebie nawet kiełbachę załatwię. Kryśka, a ty dalej czekasz na autobus do Warszawy. Chyba na księcia na białym koniu. Dajcie jej spokój. To nie Kryśka, tylko Krystal. Zobaczycie. A ona jeszcze zrobi karierę. Nie zapukałaś? Wyjdź i jeszcze raz wejdź. Proszę. To ja. Alicja. Jak zwykle nie w porę. Nie widzisz, że wychodzę na scenę? Ale... Idź, przynieś mi lepiej latę. A jakie? Jesteś już taka chuda, że nie potrafisz już nawet myśleć. Light oczywiście. Czy ja piję jakieś inne? Wczoraj piła z czekoladą i z bitą śmietaną. Tutaj przynajmniej się coś dzieje. Człowiek sobie ładnie po nią się pogląda. No i ze stołówki coś skapnie.
Chłopie, ten sobie kupi. Ale ja mu jeszcze pokażę, co ja jestem warta. Będę sobie tak tu siedzieć do usranej śmierci. Aż sobie wysiedzę. W końcu i do mnie los się uśmiechnie. Cześć Artur, słuchaj, mam prośbę. Zadzwoń do Danki i powiedz jej, że casting do napoju odwołany. Tak, uparła się, że chce wziąć udział w reklamie, ale ona jest za stara na te klocki, no rozumiesz, nie? Dzięki, odwdzięczę się. A jeszcze jedna sprawa. Zarezerwuj na jutro na 16 salę w teatrze. No, no zrobimy casting. Zaprosiłem modelki. No a jak? Pani to sobie popatrzymy na młode tupeczki. Dobra, w kontakcie. Na razie. Nie chcę kamer, blasków, fleszy, za to jabol mnie ucieszy. Nie chcę myć w gazecie gęby, wolę piwkiem zwilżać zęby, yeah! Ulica pisze najlepsze scenariusze, nic mnie nie goni i nic nie muszę, nie! Jak się nie umyję, to mnie nikt nie zbije. Jak się nie uczeszę, to wcale nie zgrzeszę. Kiedyś mi matka kupiła tę gitarę, ale piłem, nie ćwiczyłem, więc nie umiem grać wcale. W objęciach wolności tak tu sobie gram. Pieniądze i zasady wszystko w poważaniu mam. Bo zacność uroda, moc, pieniądze, sława. Wszystko to minie jak opolna trawa.